Siemaneczko, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony, ja tych żeby dzisiaj zagram sobie w 8-Ball Pula, bo dawno nie było, chyba w styczniu, o ile się nie mylę. Tak jak mówiłem, założyliśmy klan, zaraz wam go pokażę w sumie zresztą, opowiem wam o wszystkim i wbijajcie oczywiście tam na dole na Instagrama i zostawcie suba, bardzo wdzięczny będę, bardzo będzie mi miło i lecimy po tyle subów i tam też widzicie w sumie tutaj ostatnich 10 subskrybentów i przejdźmy do bilardzika. I nie mam tego konta, co miałem na tym, bo wtedy grałem na komputerze, wiecie, i coś z tą aplikacją się stało, co tam grałem. No i nie ma, ale tu mam 6,5 tysiąca pieniążków, także nie jest jakoś genialnie, ale zaraz to sobie poprawimy i wam pokażę genialny sposób, po prostu sposób na easy money, że tak powiem. Dobra, tutaj spinek, co nam wyleci. Nigdy mi chyba nic dobrego nie wyleciało, nie? Skam jak nie wiem, dobra, dobra. Pamiętajcie, wbijajcie tutaj w klub. Wchodzicie tutaj w kluby i tu wchodzicie tam jakby, jak macie my klub, to wchodzicie tutaj w search i tutaj wyszukujecie. Możecie jej tygę wpisać. Wystarczy, że to wydaje mi się, żeby powinno wyskoczyć. No, ja mówię. Mi się wydaje. No i są grzybki, tygry, jeśli poszukacie to będą, albo wpiszcie po prostu grzybki to będzie. No i tak, ja tu jestem ja i właśnie to moje konto z kompa. Także mam nadzieję, że tutaj ktoś z was dołączy i robimy po prostu, wiecie, największą tutaj grupę bilardową na YouTubie w Polsce. Zagrajmy sobie w 9 ball pula. Widzisz, ponieważ jest to, nie wiem, jakoś bardziej wolę ten tryb. Szybciej się go gra. I właśnie też jest ten jeden taki sposób, dzięki któremu możecie wygrać grę nawet w pierwszym rozdaniu, w rozbiciu. No i Krishna Rai tego nie zrobiła, ale wbiła dwie, jedną. Także dobra, ale teraz będzie miała ciężko wbić tą żółtą, jeśli chodzi o żółtą, to będzie mogła... To będzie miała ciężko, żeby ją wbić, ale zobaczymy, nie? Co tutaj wykmieni Krishna. Od niebieskiej się odbije prawdopodobnie i... O, zobacz, brązowa. Dobra, ja się nic nie wybrałem. Ja się znam, nie. Ja wiem tyle co zjem. Dwie wbiła. No, myrsła tam. No nie gadaj, że wbije tą czerwoną. No nie, ale. No ale ma prosto, żeby ją wbić. I. Nie widziałem co się stało, nie? To musiało być potężne. Nie widziałem co się stało, ale. I. Wspaniale! Ale to musiało być naprawdę potężne, bo. No, masz szczęście, że nie wbiłem. Białej. Ja myślę, że to na spokojnie rozegramy, nie? To powinno się tutaj udać wszystko. Wszystko... Nie wiem, czy też tak macie, że głowę przekręcacie jak ten... Jak tego? Pyk, pyk, pyk. Pięknie tutaj wyląduje obok czarnej. No nie za pięknie, ale uderzę tą czarną. Tak uderzę tą czarną, że... Biała się tak odbije, że może... leci ta... Ta żółta może leci. Byle mi biała nie wleciała, nie? Dobra, mamy to. I? Aj, ale dobrze. Wysunięcie myślę, że bardzo dobrze. Bardzo dobre, tylko teraz muszę dobrze tutaj uderzyć, żeby mi... Dobra, wszystko pod kontrolą. Mam rozbicie z mojej pierwszej, więc nie wiem od czego to zależy. Czasem to siada, czasem nie. Także zobaczymy, czy teraz się uda. No i no niestety nie i nawet chyba nic nie wleci. Także... Dobra, uwaga, ale je pierdolę, nie? Dobra, to nie pierdolę, no ale... Dobra, easy. I teraz nie wyskota. Dobra, cyk, 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 pach, pach, pach. Tak wiecie, chciałem tylko zamęt zrobić, nie? Proszę państwa, czy prawdopodobnie tym strzałem mogę to zakończyć, ale to zobaczymy. No i nie. Nie zakończymy tego tym strzałem. O, pięknie tutaj zablokowany jest nasz przeciwnik. Wanczok suka. Cokolwiek to znaczy. Wow. Ale pier... O! Yeah! Ty, no teraz, jak je pije,
bo może coś tam się wydarzy, coś trafi, nie? Coś może wlecieć, jest taka szansa, ale no zobaczymy co. Bo to wiecie, nie? No właśnie. Takie lelum polelum poleciało trochę. Ja się postaram w tą, że... Ojej, nie. No! Aj, 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 aj. Ta rozgrywka, nie, to jest naprawdę... Liga Mistrzów, nie, to naprawdę... Nie ma co... O, i o to mi chodziło. You win! No niestety, po pierwszym rozbiciu przeciwnika wychodzi na prowadzenie. Znaczy, w sumie nie wychodzi na prowadzenie, bo tutaj wszystko może się, wiecie, w przeciągu jednego uderzenia zmienić. Także tutaj rozgrywka jest bardzo dynamiczna. Jak na razie ma już dwie wbite, ale to nic z tego, bo ja mam na niego też wbite. On kusi jeden strzał i ja game changer, jeden proste uderzenie i wygrywam po prostu. To po prostu tak to widzę, nie? Innej opcji nie ma. Gdyż po prostu jestem jak rewolwerowiec, jednostrzałowiec. I tak to właśnie teraz wygląda, moi drodzy, że... No nie wiem, czy to się uda, ale tak jak mówiłem, tak zrobię. One opportunity. No, nie pykło to za dobrze. Nie poszło po mojej myśli, ale... Nie poddajemy się, głowa do góry. Jeszcze będzie pięknie. No nie! Pity. No way. Ile ja tu mam w ogóle? 12 milionów wygranych. 50,5% wygranych meczu. Tak średnio. Prawie 18 tysięcy wbitych kulek. Kulek. No nie, i zobaczmy co tutaj Junite wymyśli. Uderzenie. Myślę, że proste, ale może jak jeśli odpowiednio uderzy białą siłą taką, to może mu tu wleci, nie? Tak jak mówiłem, w przeciągu jednego uderzenia może się tutaj wszystko zmienić. Co się stanęło? Tak jak mówiłem, na korzyść lub niekorzyść naszą. Nie gadaj. Znowu mu wleci biała? A nie, bo tak. No właśnie. Nie użyję tyle siły, żeby wleciała. No moi drodzy, to było... To było mocne. Tyle mogę powiedzieć. I też mogę powiedzieć, że widzimy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję ci za obejrzenie tego materiału do końca. Wiele tutaj dla mnie to znaczy. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymaj się cieplutko. Do zobaczenia. Do strzelania narka. Pamiętaj, wbijaj na... do naszego klubu. Hello.